trzy zasady diety low carb na wakacjach. Zbliża się czas wakacyjny, letni, wiele osób zastanawia się, jak swoją dietę niskowęglowodanową prowadzić, żeby, no właśnie, było zdrowo, smacznie zbilansowanie, ale żebyśmy sobie mogli pozwalać na sezonowe produkty, czy na wyjazdowe produkty, jeżeli na przykład wyjeżdżamy gdzieś do hotelu, czy częściej spotykamy się ze znajomymi na mieście. I oprócz zdrowia dla wielu osób ważne to jest, też jest, żeby w tym czasie nadmiernie nie przytyć albo nie przytyć wcale, czy nawet trzymać się po prostu swoich założeń, dobrze się czuć samemu z sobą. Więc o tym dzisiaj będzie ten film. Zapraszam. Trzy zasady, dlatego żeby to uprościć, bo wakacje to nie jest czas, żeby sobie jakoś nadmiernie sprawy komplikować. I jeżeli nie chcesz się sztywno trzymać jakiejś rozpiski dietetycznej, to te wskazówki na pewno Ci pomogą na diecie niskowęglowodanowej. Punkt pierwszy to priorytet na białko. Priorytet na białko, a nie na przykład na tłuszcze, dlatego że po pierwsze białko zapewni Ci sytość. Białko to aminokwasy, które są niezbędne dla pracy Twojego organizmu, ale także białko w odpowiednich ilościach nie da Ci aż tak dużo kalorii, bo 1 gram białka to 4 kilokalorie, 1 gram tłuszczu to 9 kilokalorii. Dlatego jeżeli mamy komponować swój posiłek nawet na oko, to postawmy w pierwszej kolejności na białko, a nie na tłuszcze i upewnijmy się, że właśnie do posiłku mamy dodane dobre źródło mięsa, ryby, jaj, jeżeli możemy, to jakiegoś nabiału, serów, albo są takie pomniejsze źródła tego białka, które łącznie składają się na te, najlepiej byłoby w okolicach 30 gramów białka na posiłek. Czyli na przykład orzechy, rośliny strączkowe, różnego rodzaju nasiona, tego typu półprodukty, które też to białko w sobie zawierają, ale nie są takim głównym źródłem białka. Punkt drugi to nie pij zbyt dużo kalorii. Dlaczego o tym mówię? Bo łatwo jest rzeczywiście, szczególnie właśnie w takim sezonie ciepłym, upalnym, wypijać dużo kalorii. Na przykład pijemy różnego rodzaju smoothies, koktajle, shake'i, tego typu napoje raczej nie zaspokoją nas na długo, jeżeli chodzi o apetyt, a mogą być źródłem całkiem sporej ilości kalorii, bo chociażby takie frappuccino, czy nie wiem, kupione na mieście, czyli kawa z lodem, z lodami nieraz, może zawierać w jednej porcji 200 i więcej kalorii. Różnego rodzaju koktajle, jeżeli ktoś pije alkohol, drinki, również potrafią wyglądać bardzo miło, przyjemnie i niepozornie, a jednak mieć w sobie znowu kilkaset nawet kalorii na porcję. No a jak sobie dołożysz takie dwa drineczki nawet po 200 kalorii, no to już 400 kalorii dodatkowo wpada, a to nie jest posiłek, to nie jest coś, co dostarczy Ci też wartości odżywczych i tym się nie nasycisz. Więc po prostu uważaj na to i stawiaj jednak na wodę, czy herbaty, czy nawet kawę, ale bez nadmiernej ilości dodatków. No ale to ta woda powinna stanowić główne źródło nawodnienia. I mówię też o tym piciu kalorii nie tylko pod kątem samych kalorii i żeby uważać na pulę tutaj kaloryczności w naszej diecie, ale też pod kątem tego, że nieraz w takich właśnie tego typu napojach, sokach, mamy głównie węglowodany. Jeśli jesteś na diecie niskowęglowodanowej, to przypuszczam, że zależy Ci na tym, żeby nie było nadmiernych i zbyt częstych skoków glukozy. Niektóre osoby, będąc na przykład na diecie keto przez dłuższy czas, w ogóle nawet nie są do tego przyzwyczajone i jak nagle zaczną po prostu sobie dostarczyć w takiej płynnej dodatkowo formie te węglowodany, to po prostu ten cukier zacznie skakać i to samo w sobie nie jest zdrowe, ale dodatkowo sprawi to, że po prostu poczujesz się osłabiona, zmęczona, senna i jeżeli wyjeżdżasz na urlop, to raczej chcesz z niego czerpać maksymalnie, a nie być taka osowiała na przykład, więc nie jest to po prostu najlepsza opcja, tym bardziej, że jeżeli pijemy kalorie, ten produkt jest pozbawiony błonnika, więc też ten właśnie wyskok będzie po prostu szybszy tej glukozy. No więc tutaj już jeżeli na przykład masz do wyboru, powiedzmy jesteś na all inclusive i możesz albo taki świeżo wyciskany, na przykład w wyciskarce sobie wziąć sok, gdzie widzisz, że on jest gęsty, że są tam też te cząstki owoców, to na pewno będzie to lepsza opcja niż taki sok
po prostu czysty, bo jeżeli właśnie na przykład wyciskamy soki w wyciskarce wolnoobrotowej, no to trochę tego błonnika też do tego soku się przedostaje, chociaż zawsze lepiej jest zjeść sam owoc niż wypić z niego sok, no bo ileż pomarańczy jesteśmy w stanie zjeść? Może jedną, może dwie, a jeżeli sobie robisz sok z wyciskanej pomarańczy, to w takiej jednej szklance możesz mieć pięć i więcej tych pomarańczy, więc na to zwróć uwagę. I trzecia, chyba najważniejsza zasada, o której warto pamiętać. Jeżeli jesz takie produkty sezonowe, których na co dzień pewnie nie jesz, albo nie jesz ich aż tak często, typu lody, owoce w większych ilościach, bo czy na przykład nasze polskie śliwki, czereśnie, brzoskwinie, czy za granicą jesteś i na przykład jesz ananasa, melona i tego typu bardziej egzotyczne owoce, czy jakieś desery i różne tego typu rzeczy, bo na przykład jesteśmy na imprezie, to zjedz to, ale po innym posiłku najlepiej. Czyli jeżeli mam do wyboru, na przykład będąc w restauracji, zjeść sobie posiłek, a potem dopiero gdzieś iść i zjeść sobie na przykład po 2 godzinach lody, to jest gorsza wersja niż na przykład zjedzenie sobie posiłku i po tym posiłku zamówienie sobie deseru, chociażby w postaci lodów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli te posiłki ze sobą złączymy, to nawet te węglowodany, proste węglowodany, które same w sobie no stanowią posiłek, ale nie stanowią pełnowartościowego, dobrze zbilansowanego posiłku, to one dołożone do głównego posiłku nie sprawią, że ta glukoza nam tak wyskoczy, no bo właśnie to białko, tłuszcze, to wszystko, co jest zawarte już w posiłku, sprawi, że ta reakcja glikemiczna będzie wolniejsza. Będziesz się czuć lepiej, będziesz mieć większe przerwy między posiłkami, co też ma wiele korzyści zdrowotnych i też zazwyczaj na dietach niskowęglowodanowych nasz organizm jest do tego bardziej przyzwyczajony. I jeszcze jest druga pozytywna dla nas rzecz, która wynika z tego, że deser jemy zaraz po posiłku. Jest ona taka, że jesteśmy najedzeni po tym posiłku, więc jest większa szansa, że zatrzymamy się na przykład na jednej gałce lodów, a jeżeli powiedzmy pójdziemy na te lody jeszcze przed śniadaniem, no to w wyniku tego, że jakby czujemy ten głód i mamy ochotę po prostu na więcej. Więc jeżeli jesz ten deser, czy owoce, czy coś słodkiego, większą ilość węglowodanów po posiłku, to finalnie możesz zjeść tego mniej, czuć się fajnie, czuć się nasycony, niż jeżeli po prostu zupełnie osobno to zjemy. I w sumie z taką gwiazdką i bonusikiem jeszcze taka czwarta zasada. Ja właśnie wróciłam z wakacji na Majorce, które były fantastyczne, rewelacyjne. Jadłam głównie niskowęglowodanowo, ale właśnie po posiłkach pojawiały się arbuzy, melony, brzoskwinie, te owoce, które tam były sezonowe i były przepyszne. Pojawiły się też czasami lody. Starałam się właśnie dołączać je do posiłku, nie przesadzać z ilością, jeść dobre, jakościowe produkty, głównie moje białko to były ryby, praktycznie codziennie przepyszne, świeże ryby. Ale też trochę odpuściłam i poluzowałam, ale co ważne, miałam sporo ruchu i aktywności fizycznej. I pamiętaj, że jeżeli na wakacjach, czy na jakichś wyjazdach, po prostu wiesz, że tych węglowodanów będzie w Twojej diecie więcej, to nie jest nic złego, a jeżeli chcesz mieć pewność, że te węglowodany będą odpowiednio zużyte, to po prostu się ruszaj. Im więcej ruchu, tym większa elastyczność metaboliczna, tym większe zapotrzebowanie na te węglowodany, więc naprawdę jeżeli możesz, nawet jak jesteś na przykład we Włoszech, to po prostu po pizzy włoskiej, zamiast się po prostu rozłożyć i leżeć na plaży, to idź na spacer po plaży, rusz się, wtedy od razu te węglowodany po prostu Twój organizm będzie wykorzystywać i będzie to z korzyścią również dla Twojego samopoczucia, bo nie mówimy tutaj tylko o serwetce, chociaż wiadomo, że no, nasza sylwetka też na tym skorzysta. Mam nadzieję, że te wskazówki są dla Ciebie pomocne. Chętnie posłucham o planach wakacyjnych, szczególnie takich, czy jeżeli gdzieś jedziesz, to rzeczywiście tej diety się trzymasz, czy z rozsądkiem, czy po prostu odpinasz wrotki i idziesz po całości. Daj znać. Ja pozdrawiam Ciepło, życzę wspaniałego czasu, ale oczywiście widzimy się jeszcze w kolejnych filmach. Cześć!